powtarza tezy propagandy rosyjskiej. Raczej jest to wspólnota interesów, zresztą nie tylko w Ameryce, między skrajną prawicą a celami Putina, prawda? A nie jest panie senatorze, że w tej chwili najpotężniejszym narzędziem w procesie wyborczym stają się media społecznościowe, rosyjskie. To nawet nie jest agentura, tylko najpotężniejszym narzędziem w procesie wyborczym stają się media społecznościowe, rosyjskie.